To, co w duszy im gra. Bo to właśnie jest Duszą Granie czyli projekt muzycznych spotkań w Browarze Zamkowym Cieszyn. Teraz przyszedł czas na utwór promujący to wydarzenie a to kolejna artystyczna inicjatywa Muzyka z Cieszyna Artura Papierskiego. Duszą Granie to już nie tylko spotkania tutaj na terenie browaru ale też nowy utwór muzyczny będzie i teledysk. Dokładnie, wręcz utwór flagowy tego przedsięwzięcia, traktujący o naszych spotkaniach czwartkowych. Mieliśmy już taką piosenkę jedną flagową, tylko wtedy to był cover taki przerobiony, który tekst tam zmieniłem, żeby było po prostu tematycznie. Natomiast teraz to już w pełni moja autorska piosenka, do której zaprosiłem z kolei inne osoby niż w poprzednim utworze i, i dlatego piosenka właśnie będzie mieć premierę w czwartek na Duszą Graniu. Około godziny 21.30, jeszcze ustalimy dokładną godzinę, ale w czwartek wieczorem, premiera tej właśnie piosenki, w której udział wzięli moi zamienici przyjaciele muzyczni: czyli Ada Gierula, Martyna Prochowska, Darek Lekki, Klaudia Boniakowska i Wojtek Baraniok. Tekst, rozumiem, Arturze, twój. Tak, i muzycznie, i e, słowa również napisałem ja całość, natomiast e, oczywiście zrealizował nasz ulubiony i ukochany e, Arek Wiech, u, u niego w studiu zrobiliśmy to i taka ciekawostka gościnnie na gitarze basowej zagrał dla nas Kmieta z Luxorpedy czyli mój serdeczny przyjaciel, bo pochodzimy z jednego miasta, wspólne pierwsze zespoły, także jak jest jakiś poważniejszy utwór, to wtedy Kmięta bardzo chętnie użycza mi swojego basu, z czego jestem niezmiernie dumny. Czy długo myślałeś nad tym y, kawałkiem, nad tym utworem? Czy łatwo Ci to poszło i tak oto powstał kawałek Duszą Grań? Jak wszyscy wiemy, pandemia pozamykała troszeczkę tą inicjatywę tutaj na Browarze i tak naprawdę dopiero na wiosnę, w maju y, Otworzyło nam się to duszą granie czwartkowe, bo spotykamy się zawsze w czwartki. E, oczywiście piękna pogoda, więc robiliśmy to na dziedzińcu e, browaru zamkowego Cieszyn. I już wtedy miałem pomysł na tą piosenkę, bo to tak jakoś wskoczyło. Potem był pomysł poszerzony, jakiś tekst, muzyka wskoc... No i potem zaczęła, zaczęła się cała e, gonitwa związana z piosenką, czyli jak zrobić z kim, kogo zaprosić, e, kiedy zrealizować, terminarz arka. I tak po prostu dobrnęliśmy e, na jesień. Z całością. Czyli inspiracji ci nie brakowało? Na czym się kierowałeś, dobierając te osoby, które wzięły udział z tobą w tym projekcie? Przede wszystkim to są aktywni uczestnicy tych, tych, tych naszych spotkań czwartkowych. Poprzednia ekipa również cały czas uczestniczy, tylko mówię, żeby troszeczkę inaczej było. W tamtym nagraniu, tym coverowym, czwartkowe śpiewanie, bo o tej piosence mówię, e, wzięło udział ci, znaczy najbardziej, naj, najstarsi w cudzysłowie uczestnicy. Natomiast tutaj taka świeża krew e, cały czas są z nami w czwartki, więc po prostu nie wyobrażałem sobie, żeby akurat ich miało, mogło zabraknąć tej piosence. No czyli jest piosenka, jest teledysk, premiera będzie w najbliższy czwartek i tak mówimy o tych spotkaniach czwartkowych no ale właśnie może nie każdy wie co to za spotkania kto może wziąć w nich udział Duszą Grania to są spotkania muzyczne Spotkania muzyczne polegają na tym że spotykamy się tutaj słuchamy muzyki bardzo często śpiewamy a nawet gramy na żywo Czyli e, można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to karaoke, ale nie zawsze, bo czasami mamy jakiś koncert. Mieliśmy koncert na dziedzińcu zamkowym, bluesowy e, 1 grudnia. Mamy jam session, czyli muzycy, którzy mają gdzieś swoje instrumenty pochowane w szafach, wreszcie będą mogli przyjść tutaj na. Browar do naszej komnaty i zagrać w jam session w ramach duszą grania właśnie. Czyli po prostu spotkania muzyczne dla wszystkich mogą przyjść wszyscy w absolutnie każdym wieku, nawet zdarzają się, że dzieci przychodzą, coś zaśpiewają. Jesteśmy otwarci dla wszystkich. Czyli można przyjść, posłuchać, ale też i samemu zaśpiewać. Dokładnie. I co najważniejsze, ponieważ jesteśmy na browarze, to oprócz tego, że śpiewamy, to oczywiście pijemy cieszyńskie piwo, bo ono jest jakby pretekstem do tego, żeby się tu spotkać, z przyjaciółmi porozmawiać, ze znajomymi, powspominać dawne czasy. I dobrze się bawić. No I w pewnych przypadkach pewnie też dodaje takiej odwagi, żeby wyjść i a, zaśpiewać. A jest to właśnie też takie ciekawe, bo wiele osób właśnie mówi: Ja, mówię, czemu ty nie idziesz zaśpiewać? A, to jeszcze nie, to tak, jeszcze za dwa piwa dopiero. nie? I to też jest. No. Ja się spotkałem kiedyś na mieście z takim stwierdzeniem: A, bo tutaj na browarze nie ma co śpiewać, bo, bo, bo tutaj tak wszyscy świetnie śpiewają. A to właśnie nie o, cicho, nie o to chodzi, żeby śpiewać świetnie. O to chodzi, żeby w ogóle śpiewać. Tu nie ma oceniania. Nikt na, na kogoś nie patrzy w sposób, że o, ten tam zaśpiewał tak, a ten zaśpiewał tak, a ta zaśpiewała fajnie. Nie. Nie, po prostu śpiewamy i dobrze się z tym czujemy i bawimy. Śpiewamy, bo lubimy i tutaj możemy i co? I to będzie taka flagowa piosenka. Tak, dokładnie. To będzie flagowa piosenka, którą zawsze będę otwierał i, i kończył. E, mam nadzieję, że będzie się podobać, więc, że tak powiem, będzie żyła swoim życiem e, również e, jakby poza e, tym duszą graniem, bo to nie jest typowa piosenka o tym, że e, a e, piwo, browar, e, duszą granie i tak dalej. Po prostu jest piosenka tak dobrze, e, e, tak sobie to wymyśliłem, żeby, że jest ogólnie traktująca o. O tym, co nas otacza i co nas cieszy najbardziej. Poza tym, że tu ją usłyszymy w czwartek, to gdzie jeszcze będzie można posłuchać tej piosenki już po premierze? No, my też ją podlinkujemy, oczywiście na ox Oczywiście tradycyjny YouTube, czyli po prostu na YouTube będzie można link znaleźć, ten, tym, tym linkiem podzielić się jak największą ilością osób. Ostatnio bardzo często gościmy na łamach pewnego radia i to o dziwo nie naszego tutaj regionalnego, tylko Radio Poznań, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że możemy u nich na antenie występować, a wszystko za sprawą mojego serdecznego kolegi z rodzinnych stron, bo ja pochodzę z Krotoszyna i on współpracuje z tym radiem. I on mnie właśnie tam zaanonsował, naszą płytę, którą pamiętacie Państwo zapewne, płyta to co cieszyn, i kilka piosenek z tej płyty, kilka moich piosenek, kilka znajomych, bo to jest też tak, że to czwartko duszą granie, czwartkowe nasze spotkania są inspiracją dla wielu ludzi. Bo już nie tylko to, że ja piszę piosenki, ale bardzo dużo ludzi, którzy tutaj zaczynali od zwyczajnego karaoke, od śpiewania co czwartek, byli tacy, którzy śpiewali jedną, dwie piosenki dookoła, a teraz sami piszą piosenki. Ja zachęcam bardzo ciepło do wysłuchania piosenek Bostona Marka Wawrzyczka, który naprawdę e, pisze świetne piosenki, sam je pisze, sam pisze muzykę, sam pisze teksty, e, jest niesamowitym facetem. E, Rene Sikora ma nową piosenkę, e, Darek Lekki, który Tutaj na Naszym Duszą Graniu miał premierę swojej, swojej piosenki. Jego piosenka była na pierwszym miejscu listy przebojów z kolei Radio Bielsko. Wiem, że szykuje nową premierę, czyli duża inicjatywa wielu, wielu ludzi, którzy naprawdę żyją muzyką. No tak, czyli to jest inspirujące. Niby takie spotkania, niby karaoke, niby tylko spotykamy się, żeby sobie pośpiewać, ale jednak można nawet później usłyszeć swoją piosenkę w radiu poznania, jak się okazuje. Dokładnie. Ja sam jestem w takim momencie, że gdyby nie to, że tutaj te czwartki tak ewoluowały, pewnie sam wielu tych piosenek bym nie napisał. No, bo, bo jak no siedząc w domu przed telewizorem, no, no nie, ma, nie ma szans. Dlatego muszą być ludzie, musi być miejsce, musi być czas i wtedy wszystko jakoś się fajnie składa. Muszą być te inspiracje, właśnie. Tak. Czyli co zaprośmy jeszcze raz naszych widzów na premierę duszą granie, czyli tej waszej najnowszej piosenki gdzie, kiedy i o której? Piosenka Duszą Granie będzie miała swoją premierę w najbliższy czwartek o godzinie 21.30 tutaj w komnacie browaru Zamkowego Cieszyn. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję ślicznie.